Zobaczymy, co się okaże już za chwilę. W ringu. Zawodnicy. A, proszę, proszę. Zawodnicy w podobnym wieku. 24 lata Kens, 25 Krycha. A więc trzeci pojedynek gali. Fame MMA w czerwonym narożniku. Krystian Krycha Wieczak. W niemieckim narożniku Hubert Ken Korczak. Zaczynamy. Wielkie brawa dla obu zawodników. W tym pojedynku również panowie zmierzą się w trzyrundowym pojedynku, 3 minuty. I zaczęli. Ruszyli, Ken ruszył z inicjatywą, ale to może go zgubić. Nie ma zbyt szczelnej gardy. Nie ma w ogóle gardy. Oj, wyłapał tam. Wyłapał. Sierpa, ale Ken ma dobrą szczękę, widać, jeszcze nie upadł. Jeszcze, dobrze, że to podkreśliłeś, bo za chwilę to może się zmienić. Krycha jest zdeterminowany. Piękny low kick, pięknie klasnął u Dokena. Ken straszliwie odsłania się przy zadawaniu ciosów i to może być jego gwóźdź do trumny na tej gali. Zauważyłem nawet, że Ken przy uderzeniach zamyka oczy. No nie może tego robić, bo traci przeciwnika z oczu. No dobra, panowie się wybadali i troszkę jakby zwolnili tempo, ale to jest typowe dla walk takich zawodników, którzy debiutują i nie wiedzą, jak wystartować, żeby się nie spalić. Oboje zawodnicy dobrze zbudowani, jednak Ken jest cięższy o 10 kilo, więc też pamiętajmy, że siła uderzenia też może być większa. Jeżeli będzie umiał wykorzystać przewagę wagi i wzrostu... Oj, trafił, trafił czysto. No, obalenie, no jednak widać, nie będzie. Brakło techniki w tym ciosie, bo dalej Krycha pozostał na nogach. Krycha, ciosy Ken zły. Musi wyprowadzać bardziej z biodra. Nie może uderzać samą ręką, bo traci całą siłę uderzenia. No, rączki już są przy jajkach, już zapomina o gardzie, bardzo ryzykownie. Trochę się o to zapominalstwo martwię, bo to może go drogo kosztować. Krycha wyraźnie zdeterminowany, jest wyraźnie zły. Jeszcze jakaś zmyłka, zwód i uderzenie, low kick. Oj, i doszło tutaj coś do twarzy Kena. Co prawda była to lekka obcierka, ale ona już weszła na miejsce i to troszkę Kena jakby przystopowało. Mamy jeszcze 20 sekund do końca tego pojedynku, do końca pierwszej rundy. Oboje wyłapali po jednym mocnym ciosie. Oboje nie upadli. Oboje chcą wygrać. Oboje dalej walczą. O, pięknie! Krycha tutaj, ta determinacja jednak procentuje. Dobrze, dobrze. Przypominam, że ci zawodnicy naprawdę mocno się nienawidzą. Na konferencji padały bardzo mocne słowa, bardzo mocne wyzwiska. Jeden drugiego nienawidzi. Widać tą złość, szczególnie u Krychy. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale Krycha ma śmierć w oczach. Ma wielką agresję. Walczy z wielką agresją. Zobaczymy, jak to się przełoży dalej. Przypominam, że obaj panowie występowali w programie X na plaży, także jest to pojedynek X-ów. Ale chyba wspólnej dziewczyny nie mieli. No, Krycha już gotowe do drugiego starcia. Ken wygląda, jakby potrzebował jeszcze 2 minut odpoczynku.
Widać przewagę kondycyjną, ale widać też przewagę mentalną. Krycha z wyraźnie mocniejszą psychiką w tym starciu. Rusza do przodu. On w końcu przedrze się przez ten brak gardy Kena. Ken obraca głowę, przy każdym czasie obraca głowę, traci przeciwnika wzroku. Ale mamy trafienie. Łapie, próbuje obalić, ale nie dał się. I kombinacja ręka, noga. Tak, przed ten mid-kick, nawet pod łokieć. Co prawda nie za mocno, ale wszedł. Aj, oj! I to jest błąd. Krycha właśnie przy ciosach opuszczał. Troszkę się odsłonił. Opuszczał ręce, wyłapał już któryś raz z kolei. Tak, tak, tak. I tutaj doszła do głosu przewaga gabarytów, zasięgu ramion. No myślę, że klicz będzie przewagą dla Kena, bo jest... O! Widać wściekłość. O, to jest ten moment, kiedy Ken jest zagrożony. Walczą obojgu, brakuje powoli tlenu. Mamy przewrócenie. Czy to wykorzysta? Jest ground and pound. Przy siatce, koniec walki. Koniec walki, mamy to. Jednak agresja, którą ma w sobie Krycha, wygrała poszedł do końca. Dumny ze swojego zwycięstwa. Ale on to wygrał psychiką, on to wygrał twardą głową i zaciętą twarzą. On samą twarzą sprawiał wrażenie, jakby już miał przewagę na samym początku. Zabrakło trochę wytrwałości u Kena i walki ducha. Tak, przede wszystkim ducha. Myślę, że tutaj wygrała psychika. Mamy powtórkę. O, widać ten cios, który zachwiał Krychą. Mało brakowało, a to przeniosłoby się do parteru. No, ale jednak pod siatką Krycha dokończył to, co zaczął już praktycznie od pierwszej sekundy. No i nie sprawdziło się. Ken na konferencji prasowej mówił, że oprócz tego, że ma piękny uśmiech, to potrafi jeszcze spuścić łomot. Nie tym razem. Zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w drugiej rundzie czerwony narożnik Krystian Krycha Wilca! Wielkie brawa! No mimo wszystko, mimo tej agresji na konferencji, gdzieś tam przybili sobie piątkę. Tak, Krystian. W międzyczasie parę słów do kamery. Powiedz mi, no tutaj bardzo wyrównana walka. Przed walką miałeś bardzo złe mniemanie o swoim przeciwniku, obrażałeś go. Czy po tej walce, w której no, pokazał charakter, coś się zmieniło? Masz o nim lepsze zdanie? Powiem szczerze, pierwsza moja walka, nie pamiętam nawet co się działo. Z jego wymiany nic. W sumie nic nie pamiętam z tego, co on tam robił. Zdania nie zmieniam. Z miasta wyjeżdżać nie muszę. A, co jeszcze bym powiedzieć? A, zapraszam wszystkich na afterparty. Dzisiaj mam urodziny, to się napijemy. Zobaczysz na powtórce, Krycha. To co, zaśpiewamy 100 lat, czy nie? Bo przynajmniej jeden cios powinieneś pamiętać. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech piękny prezent urodzinowy. Tak, chyba... taki puchar sam bym przytulił.